Przyjęci w umiłowanym. Mojżesz i Aaron weszli do przybytku spotkania, wyszli i pobłogosławili lud, wtedy ukazała się chwała Pańska, a ogień wyszedł sprzed Pana i strawił ofiarę całopalną. Tak mówi Księga Kapłańska, 9 rozdział, 23 i 24 werset. Bóg, Pan Bóg w swoim miłosierdziu odkupił swój lud, a następnie prowadził go swoją mocą i otworzył przed nim bogate skarby swojego serca. Początkowe rozdziały Księgi Kapłańskiej mówią o chwałach Chrystusa i Jego wielkiej ofierze. Bóg rozkoszuje się, oglądając Jego odkupionych, zbliżających się do Niego z sercami wypełnionymi Chrystusem. Kiedy przynoszą to, co przywłaszczyli sobie z Chrystusa dla siebie i przedstawiają to Bogu, słodki zapach wznosi się do Boga Ojca dla Jego wiecznego upodobania. Przypomina nam o tym drugi list do Koryntian, 2 rozdział, 14 do 15 wersetu. Dzięki niech będą Bogu, który zawsze prowadzi nas w triumfie, w Chrystusie, a przez nas rozsiewa na każdym miejscu woń swego poznania. Jesteśmy bowiem dla Boga wonnością Chrystusa. Bóg nie tylko widzi doskonałości w Chrystusie i nieskończoną cnotę w Jego krwi, ale widzi również swój lud przyobleczony w te same doskonałości i stojący przed Nim zgodnie z Jego oceną tej drogocennej krwi. Jak widać ze Słowa Bożego, które zacząłem dzisiaj na początku czytać, Mojżesz i Aaron weszli do przybytku spotkania, wyszli i pobłogosławili lud, wtedy ukazała się chwała Pańska, a ogień wyszedł sprzed Pana i strawił ofiarę całopalną. To w tym wersecie widać wyraźnie, ogień był znakiem, który Bóg dał, wskazując na przyjęcie ofiary przez Niego. Ogień trawiący był świadectwem Bożej aprobaty i przyjęcia. Na podstawie tej ofiary Bóg mógł wyjść z błogosławieństwem, co zostało zobrazowane przez Mojżesza i Aarona, wychodzących i błogosławiących lud. Podobnie i dzisiaj wierzący jest przyjęty w umiłowanym, przyjęty w tym, którego Bóg przyjął i któremu dał wszelką moc i chwałę. Ustanowił go głową nad wszystkim w niebiosach, skąd obdarza swój lud darami i błogosławieństwami. On uczynił nas przyjętymi w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego. Tak uczy nas list do Efezjan, 1 rozdział, od 6 do 7 wersetu. Wspaniały Zbawiciel i Pan.